Siemaneczko, tu Salisan, witam was ponownie w Final Fantasy XIV Stormblood. Dzisiaj sobie będziemy robić ewenciulka, który oczywiście pojawił się, mało co, kolaboracja Final Fantasy XV. I tu mamy właśnie w tym świecie, w końcu przybył. I bardzo fajne rzeczy są do zdobycia. Bardzo dużo ludzi zresztą też i dołączyło do finału 14, zważywszy na tę kolaborację. Oczywiście mamy tu naszą reporterkę Kipi Chaka. I ona oczywiście będzie nadzorowała nasze postępy. Tuż też z osobą, którą, prawdę mówiąc, pierwszy raz spotkamy w tym świecie. Noctis i świat Eorzi w dziwny sposób zawędrował, a odkryjemy, do czego dokonała tutaj w Eorzi. A osiemka. No, pewnie dołączymy do tej ciekawej wnet inwazji na nasz świat. A, czyli ludzie informują przychodni, że jakaś dziwny czarny pojazd razem z mechanicznymi żołnierzami się pojawił. Więc nic o tym nie wiem. No, garalne podery może. Ironworki. Ciekawe. A, w centrum Tanalanie to się gdzieś pojawił. Więc trzeba dawać. Oczywiście piękny quest accept. No i trzeba polecieć sobie na centrum tonalną. Zobaczyć, co tam się dzieje. Wylądowaliśmy tu. Tam się coś dzieje. Co za monta sobie wziąć tym razem? Ja sobie weźmiemy to. Fotel. Będzie pasował. Latający fotel. Ija. Okej. Tu też się co dowiemy się nowego. W tym miejscu. Ale poważnie wyglądam. Coś się nie rusza? O nie, tylko nie ten początek piętnastki. Zabregali, o. Nie chcę ruszyć. Oczywiście polecam wam, ludzie. Piętnastkę, bardzo fajna część. I od razu byście poznali, o co tu chodzi. Sam początek. Jakie czaszki. Pytałeś, czy gdzieś Garas jest. Garas? A co to? Co? Po drodze się popsuł. A co za miejsce? No. Eorzea. Nie była na swojej mapie. Ha. Czy ktoś tu może naprawiać samochody? Chyba jedynie Sid. No, Garla Ironworks raczej daje za radę. No, ale chyba Sid, zważywszy na to, że jeśli... Oczywiście nie chcę spoilerować, ale już w końcu, jeśli to jest kolaboracja, to w 15 mamy też Sida, więc powinien znać to imię. W tym świecie też jest, nie? Pushing. A Jezus Maria, ja mam pchać? No!
Prince. Ja? Sully-san. Miło mi poznać. Ja, Nocte. Nie ma za... Nie ma problemu. Déjà vu. No tak. O jedne, ja będę musiał pchać. No! Ja jestem tylko kociakiem. Ja nie pom samochodów. Czymkolwiek one są. O kurde, no, przynajmniej daleko nie było. A, proszę. Kto jest Siren Walków, a? Od Sida. Wow, ale samochód! Ale bryka! A, pierwszy raz to widzicie. A, czyli Sid jest w pobliżu gdzieś, a? Coś takiego. A proszę, kogo my tu mamy? A ja też oczywiście muszę tu być, nie? A zawsze się pojawiam, gdzie zawsze coś interesującego jest, no. Jak lep tam chuj. Fajne cudo, nie? No, raczej to nie jest. Garland raczej ten nie zrobił. Jest jego właścicielem? Chyba tak. No i raczej nic nie wie o tym miejscu. Co ci pamięć? Jeszcze wiele się takiego Sida, ale napraw autko. Ta, zbytnio Sid nie zna się na tej technice, ale da radę. Więc jest geniusz, nie? Ale jak zawsze Noctis. Forsy nie ma! Tyle kieszeni masz i... Ta, w jakiś inny sposób może... zarobić. No, jakiś żołnierze. Ja nic nie. MT? Meditate Troopers? Robotics are created by Niflheim Empire. Oh. Niflheim? Ja, mogę się tak samo prawdopodobnie teleportować z nim. Ja, czyli wędowali gdzieś tam w pobliżu. A może oni będą wiedzieć, jak wrócić do domu. Ale poleciał. już był śpieszno. A spoko, otrzymałem mu towarzystwo. Ten czas możesz naprawiać regale. Poleca. Na moim krzesełku. Gdzieś tam poleciał. O, ma regalia, ja mam sportowe... sportowe krzesło. Zajebiście, no. Yeah. No i musimy... poczekać, aż Fate się pojawi. Przynajmniej pokazane, że
Fate powinien się tutaj pojawić. Widzę tutaj zresztą ludzi, zresztą nawet z regaliami. Tak sobie siedzą w ogóle. Zajebiście. Tak więc... No. Widać, że też możemy mogli sobie pojeździć samochodzikiem. Zajebiście. Oczywiście musimy poczekać. Aż się pojawi tu wejcik. Aha, tutaj jest Noctis, czeka. Załączam Fate, pojawia się. No i trzeba... porobić. O, proszę. I pełno tu mamy ludzisk. Magitech Trooper. Ale knef waliło. Trzeba im trochę złoić skórę. Też się tu pojawili. Ten ludzisk. O kurde, jeszcze coś gorszego pojawiło się. Szok. O, jaki robocik. A, proszę. Chainsaw. A wyjęty z piętnastki. O, jakie bomby mi wyrzuca. Tutaj Noctis też nam pomaga, zresztą. Skacze tu jak małpeczka. Robi ja! Ja to bardzo w tradycyjny sposób robię. O, bomby zaczyna rzucać. Uuu, ale go walnął. Teraz leży. A, muzyczka piękna z finala 15. Też mam co pokazać, Noctis. Jest nie jedyny. Tylko się postaraj przeżyć, żeby tam nie kojfnął jakby co. Musiałem się tam wykończyć już. Ciekawe padają. I już leży robocik. Pięknie. Zakończone. Fate Gold. Zostaliśmy Underpicking Magiczek. Ciekawe. Na pewno jest do tego czegoś. No i Noctis nam podziękował. No, niestety nie znaleźliśmy tutaj nic ciekawego. Tylko po prostu same roboty. Trzeba wrócić. Noctis sobie pójdzie na piechotę, bo nie ma regalii, a ja sobie polecę. W sportowym krześle. I tutaj lądujemy. I zobaczymy, czego się nowego dowiemy.
O, proszę. Jak mu to szybko idzie. Się przechadza. Albo siedzenność. Niestety niezbyt się dużo dowiedzieliśmy na temat tego, jak może wrócić. Więc albo pogadamy z Seedem, albo w Skipich. Skipich? Na pewno coś wie na ten temat. Zważywszy na to, że... No, trochę reporterką. Zresztą, jak pamiętamy, ona dużo już reportaży robiła, różnych content, o których byliśmy tutaj, więc na pewno dużo wie. Powinna przynajmniej. Tak samo Seed też, ale... Warto popytać. Ja, spoko. Pójdę z tobą. Nowy kumpel. Jak widzę, Seed już czeka. A, złoiliśmy im skórę. Co, części z nich? No, jakieś tam mam. Jaką listę już zrobili? Potrzebnych rzeczy. A gdzie jego bryka? A, czyli jednak tam trochę trzeba zrobić. Zresztą na to, że tych materiałów nie mają. Przynajmniej jest szansa, żeby to naprawić. Jeee, yeah, nieznajomy! A ta już od razu. Jeee, yeah, nowy reportaż! Nowa twarz. No, ale zajebiste ciuchy. Jesteś tym właścicielem tego... samochodziku? Wiesz, że... Ale lepiej nie trzymaj z nim tajemnicy, bo to reporterka wyciągnie wszystko. Rege? Regalia. Jest bardzo daleka. Nie musi wrócić. Pyta, a twoja podróż? O czym polega? Z kumplami! Relejty to 15. To ona chce wszystko wiedzieć. A kto to taki? A kto to? Co tam? Gdzie, kiedy, jakie godzinie i co robisz? Czyli popyta się tu i tam, ale wywiad. Jak tu mówią, wszystko ma swoją cenę, nie? Mam tutaj ciekawe osoby. Na przykład tą panią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale póki co, sobie tu wrócimy do Uldy i dokończymy sobie tutaj ciąg tutaj kuścika. W
wrą. I biegiem, 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 biegiem. A Fions dowiedział się, dowiedziała się, że jedzie do jej narzeczonej. Nie, to romantyczne będzie historia, co? A. A, już swoje kontakty. Uruchamia. A już się coś dowiedziała? A, czyli mała podróż. A, czyli zakończamy tutaj jeden z części tego questa. Dostajemy tutaj rękawiczki. Oczywiście kaskę, do woli, kto potrzebuje. No i oczywiście, tak, z woli ścisłości, nie wspomniałem o tym, Dung wymaga levelu 50 zakończenie głównego wątku z Ultimą, tak więc praktycznie zakończenie Leaderboard musicie mieć tutaj zaliczone, żeby robić ten event. Ja. A, i teraz tak, w ten fate, który robiliśmy, dostajemy różne pierdołki. Dzięki tym pierdołkami możemy spytać właśnie tą panią, którą ja przed chwilą spytałem. I dzięki temu będziemy mogli odebrać muzyczki. Muzyczek jest tam 6, tak więc warto robić po prostu sobie tego fejta. Zważ jeszcze na to, że jak robicie, zrobicie gold, to dostajecie 2 itemki, tak więc wystarczy 3 razy fejt i już macie wszystkie muzyczki. Ok, no żeby kontynuować. I The Dark Knight. Mam do samej gadki. Thameswood. Tam musimy lecieć. O Gridani. Znaczy, musi pokazać, gdzie to. Czyli widzę, że musimy lecieć do Gridani i popytać się paru ludzi. Więc lecimy. Oni polecą statkiem, a teleportuje się. Tak to już wygląda. Mamy już jakąś jedną osobę. Tak więc pobiegnijmy sobie. Załuku. Roast Band. A, też tutaj gdzieś się pojawili. Ci żołnierze. Widzieli na granicach. Ciekawe. Kolejny mamy tutaj. Skorzystamy sobie z teleportu. Sobie tam polecieć, żeby było bliżej. Musimy się teleportować do Letterworka. Ona bliżej tego marketu. No. To a potem lancierów. A, coś nas usłyszeli. To wygląda bardziej jak lajki. Ale są niebezpieczni, to na pewno. A, chcę tu teleportować się. To chyba jedno wyjdzie, jeśli chodzi o odległość. Tajnie.
Amar z Spiry tam gdzieś patrolowali w Brampatch. Też było tam dużo. No i trzeba się zgłosić teraz naszego reportera i... Już czekają. No, widzieli Havlum w Honcie i też Woodwalersy mieli przyjemność spotkania w Brampatchy. No, praktycznie dwa są prawidłowe, więc... A, już leci Noctis. Zawsze się coś wpakuje, nie? No to lecimy. Tam się coś dzieje. Trzeba niestety jak naszego księciunia wspomóc. Chyba raczej jest to taki Ancymon, co pewnie kłopoty się jego trzymają. Gdzieś tutaj powinien być. Idę tutaj. A, czyli instancja solo. Miejsce, tak? O, proszę. Już obszukałeś wszystko? Tak jak zawsze, nie? Trzeba czekać. A czy chyba nie jest z tych, co by czekać? Ognisko, parówki, nie? Nie możemy ten. O kurde. Tak przez cały czas siedzicie i oglądacie? No już długo czekamy, nie? Dobra. Co się dzieje? Trzeba sprawdzić. Coś tu się dzieje. O, o, o. Ho, ho, ho. O kurde, jakiś demon mechaniczny? To na pewno nie jest naszego świata. Daj spokój, damy radę. Ja jestem tu bohaterem Orzi. Damy radę. Ła, cia! Charge! Oh yeah. Czas na walkę. Izelutalon. Tak to się zwie. Oh. Specjalne efekty. Ataki jego. Ogonem zwłaszcza. Trzeba tutaj kręcić się trochę. Detray. Może na tego pójdę. Wow, takie lasery robi. Ale Noctisa chcę zniszczyć. Trzeba szerować z nim. Ja sam widzę podbieg. Muszę oddalić. A, jaka muzyczka nastrojowa.
Pilary? O, czyli jednak jakieś pirary się pojawiały. Au. No, nie zauważyłem. Na periodę zakładam. Lepiej nie ignorować. Ja to przesunę, żebym coś dobiec do tego. Czyli dwa pirary są, jeden Noctis idzie, a drugiego ja. Haha, no tak, Noctis, jego teleportacja. Znaczy nie ma problemu, żeby... On się pojawił i naparzał przeciwnika. Stamp. Skaką. A, Deadray. Jego raz sery. Kolejne pilary. No, już prawie. Coraz mniej. Samo jak Noctis, coraz mniej chyba. Ale powinniśmy dotrwać. Nie ma stampa. Koniec tego. Panoszenia się tu. Mój świat, wypad do swojego. No i daliśmy radę. A co się tu dzieje, żołnierze, demon z twojego świata? Trzeba odpocząć. A że zgładnię z tej walki. A też coś wtrążalił? O, camp! No! No! Mem! Oczywiście ze wszystkich fanów 15 wiedzą, o co chodzi. O nie. Powinien teraz zrobić... Huciu! I come with the new recipe. Tak, o nie! Patrz, coś potrafisz. Co znaczy... Nie, żarcie. Ryżowe kulki. Patrz, zjadłem wszystko. Ta, powiedziałem o tej mojej całej historii, widzisz? Jaki jestem zajebisty. A, mam do wyboru. Albo bronić moich, których, no, najdroższych. Wspomagać moich najdroższych, a w sumie z przyjaciółmi. No, z przyjaciółmi. No nie, wiem, Prompta, zresztą mój ulubiona postać z Final 15. Zawsze, kurde, zabawny, uśmiecha się, pełny życia.
brak troski i tak dalej. No, dzięki. Komplement. A twoja... twoja obietnica? I jej dotrzymanie. Musisz wrócić. Teraz bo nie mogłeś to zastać, nie? Ale trzeba wracać. W jakiś sposób trzeba wrócić. Znajdziemy sposób. Nie martw się. Ja jeszcze nikogo nie zawalam. Ale zabawa. Hanging. Romantic camp. Lotisem. Nie. Żadnych odpowiedzi, więcej pytań. No. Coś jak Voice Send. Na ten moment. No, się trzeba, chce się rozglądać, byle nie za daleko. Hej, za szybko znika. No pewnie, połazem. Żeby przez przypadek nigdzie nie zniknął. To lecimy, bo to akurat blisko. Siedzi. Ełcep. Trzeba sprawdzać, jakie ciszki są, nie? Zna się na faszonie. No, to fashion report to masz już stówka, nie? No i zakończyliśmy tutaj tego questa. No i mamy kolejny Messenger of the Wind. I dostajemy oczywiście Lucian Prince. Lucian Prince buty i jego jacket i kurtkę. A jeszcze nie wiemy jak wrócić, ale się dowiemy. No, możesz podwiedzać, zobaczyć piękne te rzeczy, czy tam są. Zresztą tu też są, musisz tego poglądać. Central Shroud tutaj. A może widzimy sobie główną. Tutaj bliżej. Jee! Leca, leca na krześle. Aczkolwiek tu też trzeba zobaczyć. Gdzieś mi tutaj. O, widzę, ktoś mi tutaj fiszuje. Fishing. Knocked. Fishing. A! Ja na pewno bym miał profesję najwyższą, jeśli chodzi o phishing. No fajnie tu jest. Daj spokój.
Damy radę. Tak. No, da się tu znaleźć spokój. No, tak jak ja wiecznie muszę zawsze być przygotowany na wszystko. No mnie ludzie też tutaj pomagają. Ciebie też pewnie się martwią. O, dziękuję, no. Postaram się. Nie zawieść. Zdjęcie, razem. No pewnie. Wziąć fo... co? A, pokazać mi, o co chodzi. To? O, okej. No, na pewno prom co by powiedział. Ach, love's the light. No, fajnie poładzić sobie tak ten, ale trzeba też zająć się ważniejszymi sprawami, nie? A messy ground. Na coś wpadła ta nasza reporterka. Już się może nowego dowiedziała. Aczkolwiek na pewno. A, co jest? Co się dzieje? O, u Xalo się pojawili. Co? Xalo mają przyzwać Garudę? Co? Co w twoim świecie też była Garuda? Też jesteś Prime Slayerem jak? No tak, dla ścisłości w finale 15 też była kolaboracja Szteranski, więc warto zobaczyć. No. Trzeba się tam dostać. Jak najszybciej. No, oczywiście ja się też się pofatyguję. Aha, czyli musimy skorzystać z statku. Uuuu. Pożyczysz mi mocki królów? Obdarzysz mnie? O, power! O, patrz, jaki super jestem teraz. Nice. A, warp. Mogę warpować szybko? A, jego, je przez niego. I tu została, to trzeba załatwić. Ha, skorzystam z jego mocy. Super. Co zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A, jestem podsektowany. Uhu. Chcę zobaczyć ta walka. Tutaj trzeba. Trzeba tak iść. Pobiec. Czyli skorzystamy tutaj z stateczku. A, i widzę tutaj stancję. Z roli ścisłości jestem ciekaw, czy Blue Mage będzie mógł tam pójść. No w końcu 50, nie? No to wygląda, że może. Tak więc... spróbujmy sobie Blue Mage'em zrobić to.
No co, raczej moim zdaniem idealne takie instancji. O, uciekają. Co? To nie jest to, co chcieliście? Nie ta garuda, której się spodziewaliście? Leci. O, ciu! Co? Jaka ulepszona garuda! Jesus! Coś gorszego. Też nie zna tego miejsca, ale na pewno go zna. A, wyzywa go. Fajnie! Wolako! Trzeba skorzystać z mocy Blue Mage'a. I Warp Strike! Fahu! Yeah! Nieźle. No to korzystamy z naszych zdolności. Glass! Pach, 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 pach! Thunder! Jum! A, Mistral Shirk. Trzeba uciekać. Warp time! I z powrotem garudy. Yeah! Link Strike! Nice! Na pewno tych czarów. Garuda, ja! Ła, ja też potrafię garudować się. Trzeba znowu uciekać. I z powrotem na garudę. Wing Strike, o ja! Burst. Jest tutaj jakieś songi. Jo. Coś tam się pojawiło. Trzeba uciekać. A, nie zdążyłem. Uuu, Link Strike. Nice. O, trzeba mi też szarować. I z powrotem. Cia. Ponownie. Ciu. I jup. Nie ma jak ataki Prime'ów. O, coś gorszego. Grawitacja. No, ponownie tutaj. Przyzywa nas tutaj. Zginąłem. Nie wyszło, niestety. Za pierwszym razem zawsze nie wychodzi.
A, spróbujemy jeszcze raz. Aczkolwiek musi wyjść! Nie ma takiej opcji! By nie wyszło. Chcę włożyć. Ciach. 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 Pach, 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 pach. Ciuch. Ciekawe, czy mogę użyć. A to muszę jednak być. To musi bardzo blisko być. Strzała odpada ta zdolność. Jestem ciekaw tej zdolności. Diamond Bug. Pum! Czyli mamy tutaj, że nie odejmuje mi. Ale praktycznie mało odejmuje. Ale zawsze wykorzystać. Byłem za szybki, to jak Tisa. Zajebista jest ta technika. Przydałaby się taka. Co tu się dzieje? O, ho, 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 przeżyłem! A proszę! Technika daje radę. Was się stakować z napisem. Przyciąga tam. Pachu! Ciach, 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 ciach. No i proszę, Blue Mage się przyda. Tego zajebiste techniki zresztą.
Co mnie przeciąga? No! Nie mogę się ruszyć. Blown away. Care Ray-Ban Omptel. Fetless. Nie! Action time maneuver! Click this shoot! Frozen! Slugger! Yeah! O! Proszę! Knock dajesz, kurde! Te nasze, kurde, bronie! Zeurzi! Też się czegoś nauczył, a ja twojego. W końcu. Dostała co na... co chciała. A mi się udało przeżyć w końcu. Ale... użyło się. Diamond Black. Dobry skill. No i jako blumet skoczyliśmy. Haha. No, daliśmy radę. Tam gdzie tego jeszcze tu jest? Doceniasz tą walkę? Zawsze musi go testować. O! O, proszę, legaria naprawiona. Stitch chce mu się pojeździć, co? Fajne bryganie. No i masz samochodzik. O, proszę. Jaka miła Garuda. Otworzył mu przejście. Długo nie będzie trwać. Tak, chcą cię zabić, a potem ci pomagają. Jak im dokopiesz? Prawie jak to. Też by było miło. Tak, było fajnie. Może jak kiedyś jeszcze powtórzymy, czy też... Trzymaj się. Wraz do swoich biznesów. No, trzymaj się, no. Dokończ to, co masz dokończyć. Ja, trzymaj się. Lejeć sobie tą swoją regarią. Yo. Safe trip. O. Któż to był? Jego luba? Ciekawa osobistość. Na czym tak myślisz? No, kobieta w bieli. Prowadził go. O, możliwe to była jego ukochana. Tak zwana Luna Freya. Kto wie? Pewnie się do tego nie dowiemy.
Chyba, że wrócił tam, gdzie trzeba. Do swojego świata. A, trzeba wracać do codzienności. Ja, do zobaczenia, trzymaj się. Powodzenia w artykule. Ja nie poczytam. No, było fajnie. Nigdy się nie wiemy, jak tu się dostał. No. Ale zabawa była. Powodzenia, ludziska. Miłej kolaboracji. Także i w 15. I quest zakończony. No i w NGP czeka na nas pewien pan, a my dostaliśmy Brother from Another Mother Crystal. Achievement dostaliśmy. Title King's Glaive. Też mamy. Mamy nowe ubranko. A tu też trzeba je zobaczyć. Jak się przedstawia. A tu też tak się to przedstawia. Takie ubranko. Bardzo ciekawe. Ja sam jednym ręką, tak? Te jego buty. Czerwone zresztą podeszwy. No, ciekawe wygląda taki czorny. Start z Noctisa. No i zobaczmy sobie. Na początku polecimy sobie Gold Sorcerer. Musimy sprawdzić tego NPC-ta, który nam jeszcze oczywiście daje pierdółki. Tylko tutaj sprawdzić. Tutaj powinien być. Jest Ironwork. Blisko tutaj mamy tych głównego miejsca. I co my tu mamy? Regalia, czyli do kupienia regalia za 200 tysięcy MGP. Tak, tu też mamy tutaj Lucian Lux, czyli mamy włosy Noctisowe i karta sama Noctisa 5. No, bardzo ładnie. No, kupuję. Oczywiście każdy z nas będzie musiał po prostu tam skorzystać z tego, że musi nazbierać sobie, ale nie jest raczej problem z zdobyciem MGP. Są bardzo dużo guide'ów, poradników na temat tego. Więc na pewno dacie radę zebrać to. No i jeszcze teleportujemy się tutaj, żeby sprawdzić sobie, jak wygląda regalia. Własna regalia! Samochodzik. Nice. Tu też tak wam opowiadałem tutaj na jeszcze wcześniej. Mamy tutaj właśnie Irwin Hand i mamy tutaj do kupienia właśnie te muzyczki, które wam mówiłem, i one są właśnie za itemki, które posiadamy z Fate'a. No i trzeba sobie nazbierać. Tu też trzeba zobaczyć sobie nowego monta Rogolla. I tak się przedstawia regalia. Samochodzik. Zajebisty. No ale rury. Ma zresztą podwójne tu koła. Ciekawe po co. Zajebista też i muzyczka jest. Jeździ się jak malowanie. Zajebiście zresztą. Strasznie wielkie. No ale trzeba wygoda, nie?
no, najważniejsza. No, ale też ma swoje powód, dlaczego tak wygląda. W podcastie oczywiście możecie sobie je zobaczyć, a ja wam pokażę też fajny zresztą trik, który praktycznie po to jest w ogóle stworzona regalia. Aczkolwiek potrafi latać. Zajebiście się rozkłada i mamy latającego regalia. Zajebiście. Uwaga, bo będą korki w przestworzach. O, mnie goni. No i tym aspektem kończymy event Noctisa. Kolaboracja bardzo fajna, prezenty bardzo fajne i mam nadzieję, że będzie więcej ich. A ja widzę was w następnych odcinkach. Zyskujcie, lakujcie i widzimy się. Na razie.